Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla was recenzję noża True Utility Skeleton Knife. Zacznę sobie trochę inaczej niż zazwyczaj, bo od opakowania. Nożek przychodzi do nas w takim plastikowym pojemniku. Według producenta jest ono wodoodporne. No, ma uszczelkę, ale tego nie sprawdzałem. Jednak myślę, że na plażę czy gdzieś tam nad wodę spokojnie się nada, no bo zawsze lepsza taka ochrona niż żadna. Co możemy dowiedzieć się o nożyku z samego opakowania? Strong, small and lightweight, czyli silny, mały i lekki. Z drugiej strony mamy informację, że ostrze ma 4 cm. Tu mamy jakiegoś siłacza. Tutaj w ogóle macie numer produktu, jeśli byście chcieli. No i parę informacji od producenta. Kamera się odbija. Dzień dobry. W zasadzie to tyle. Jeszcze wiemy, że nożyk jest zaprojektowany w UK i wyprodukowany oczywiście w Chinach. Także, jeszcze w środku mamy co nieco. Parę informacji na temat samej firmy i pokazówkę ich produktów. Firma True Utility właśnie słynie z różnych takich małych gadżetów, jak na przykład brelok, zapalniczka benzynowa, mały taki cash stash, no wiecie, taki pojemniczek na awaryjne pieniądze, jakieś latareczki, śrubokręty, długopisy teleskopowe i tak dalej. No, także firma True Utility właśnie produkuje takie malutkie gadżeciki i jeżeli się nie mylę, no to wszystkie właśnie przychodzą w takim plastikowym pojemniczku. No dobrze, ale przejdźmy sobie teraz do samego noża. Podam wam parę numerków. Długość rozłożona noża. W ogóle zainwestowałem w suwmiarkę, żeby te pomiary były jakieś dokładniejsze. Nie jest to najwygodniejszy sposób, ale przynajmniej jest dokładnie. Długość rozłożonego noża to niecałe 11 cm, dokładnie chyba 108 mm. Długość samego ostrza to będzie około 4 cm, bardzo podobnie krawędzi tnącej. Z kolei długość złożonego noża to jakieś 6,5 cm. Jeszcze grubość głowni to jest dosyć sporo jak na taki malutki nożyk. No jest to niecałe 2 mm, dokładnie 1,9 mm. Tak dla przypomnienia, no to jeszcze porównanko, no na przykład nasz Victorinox Classic ma 1 mm. No i jeszcze grubość noża, nie wliczając klipsa, no to jest nieco ponad 4 mm, tak 4,5 mniej więcej. Porównam wam go do paru innych noży. Victorinox Classic, Victorinox 91 mm, no to jest trochę widać tą różnicę. Sanremo 710, Ontario Rat 1, ja wezmę te noże, bo widzieliście porównanie. No i jeszcze tak dla zabawy Fossil, CRKT Fossil. Jak widzicie, ten nożyk jest naprawdę bardzo malutki. Jest mniej więcej, on rozłożony jest mniej więcej długości ostrza Fossila. No, także naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo malutki nożyk. Przejdźmy sobie teraz do głowni. Jak wspominałem, jej grubość to niecałe 2 mm. Mamy tutaj szlif, wydaje się, że płaski albo bardzo delikatnie wklęsły. Jednak przy tak małym nożu to naprawdę nie ma dużego znaczenia. Muszę powiedzieć, że nóż przyszedł dosyć tępy, dlatego musiałem go sobie podostrzyć, a przy okazji trochę przeprofilowałem krawędź i dałem taki połysk. Stal 420, bardzo łatwo się tępi i też dosyć łatwo się ostrzy. Do listów, paczek, taśmy, drobnych prac biurowych spokojnie wystarczy, ale nie oczekujcie jakichś cudów. Głównie możemy sobie otworzyć za pomocą otworu na palec. No,
Producent podaje, że można otwierać go jedną ręką, jednak nie jest to zbyt wygodne, jak widzicie, ze względu na rozmiar tego noża. Wygodniej o wiele jest wziąć po prostu dwie ręce i otworzyć. Co jest dosyć ciekawe, w pozycji zamkniętej przez ten otwór właśnie pokazuje się nam logo True Utility. Tutaj mamy jeszcze stop pin. No i przejdźmy sobie teraz do rękojeści, a w zasadzie jej braku. To jest po prostu kawałek metalu. Nie wiem, czy to jest stal nierdzewna, czy co. No i mamy tutaj po prostu frame lock i taką wstawkę z jakiegoś tworzywa, która po prostu zapobiega, żebyśmy sobie nie pocięli palców, jeżeli byśmy przejechali. Spokojnie mogę tutaj przejeżdżać palcem i nic mi się nie dzieje. Całość jest skręcona na śruby typu imbus. Tutaj zaskoczenie, bo zwykle się stosuje torksy. Na przykład pivot jest dwójką. Z kolei, no właśnie, czym są? Prawdopodobnie półtorej imbusy. Mamy tutaj jeszcze otwór na linkę. Jeżeli ktoś by chciał sobie przewlec i przedłużyć trochę ten chwyt, bo ja nie mam zbyt dużych rąk, a tak 3,5 palca mi wchodzi na rękojeść. Reszta sobie lata, ale no, taki malutki nożyk, no raczej nie będziemy pracować nim jakoś bardzo ciężko. Blokada. Wspominałem, frame lock. Tak sobie zapada. No dochodzi do okładek i trochę mnie to denerwuje, bo przez to one się trochę szczerbią. Ja powiedziałem okładek, miałem na myśli podkładki. Podkładki wykonane z nylonu. Przynajmniej są z dwóch stron. Nożek otwiera się całkiem przyjemnie. Nie jest aż tak gładki jak inne noże pełnowymiarowe. Jednak spokojnie to wystarcza i działa. Frame lock, no, trzyma mocno, nie ma luzów. Troszeczkę się przykleja, nie wiem, czy to usłyszycie. Słyszeliście? Jest ciszę w tym momencie muzykę. Troszeczkę się przykleja, ale to w żaden sposób nie przeszkadza. Tutaj mamy takie nacięcia na listku blokady, jakby to miało nam poprawić chwyt i trakcję, ale no, no taki mały nożyk, no. Przejdźmy sobie dalej. Dalej mamy clips. Tutaj również mi się nie podoba za bardzo, bo zobaczcie, jak to płasko leży. Musimy sobie pomagać paznokciem, żeby włożyć go do kieszeni, a i tak trzyma dosyć słabo i szczerze powiedziawszy, boję się go nosić w kieszeni. Poza tym to jest bardzo mały nożyk i dużo się nim nie zrobi. Ja go noszę zwykle w plecaku w postaci takiego awaryjnego, ostrego noża, gdyby wszystkie inne pozostałe się po prostu stępiły. Także nie podoba mi się dosyć ten klips, mógłby ten dziubek na końcu mógłby być trochę bardziej odgięty. Sam bym to zrobił już jakiś czas temu, ale po prostu chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Jest przykręcony na trzy śrubki, to są również imbusy, już wspominałem, 1,5. Mamy tutaj, co jest ciekawe, bo mamy detent ball w takim malutkim nożyku. Także trochę jednak trzeba włożyć siły, żeby go otworzyć, ale to jest naprawdę bardzo słaby detent i w sumie mało robi. Że ergonomia, jeśli w ogóle możemy o tym rozmawiać. Mamy chimping na głowni. To się rzadko zdarza w takich małych nożach. Nawet się w nieco większych czasem producenci nie dodają właśnie tego chimpingu. No a tutaj mamy właśnie chimping. No, jak mówiłem, nawet 2,5 palca. Także no w sumie zobaczę jeszcze, czy coś o czymś nie zapomniałem. Nie, chyba nie. Jeszcze na koniec cena. Cena tego noża to jest tylko 36 zł. Jeżeli szukacie malutkiego nożyka do otwierania paczek, listów, taśmy klejącej, jakichś drobnych prac biurowych, no to myślę, że spokojnie ten nożyk spełni wasze oczekiwania. Raczej nikt się nie będzie czepiał tego, że nosicie coś takiego.
zwykle jak to wyciągam, to jest: ojejku, ale fajny malutki nożyk, ale słodki. No właśnie, i tak ludzie reagują na takiego maluszka. No ja jeszcze powiem, że kupiłem go w sklepie demilitar.pl, jeśli byście chcieli po prostu wiedzieć, właśnie za te 36 zł plus dostała. Ogólna ocena 8 na 10. Mały, lekki, tani. Jak coś, zawsze może się przydać. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć.